No to lecimy z jeden pojedynkiem. Muszań kontra kotlet tym razem. Pojedynek mif tym razem. Zaraz zobaczymy, jak tam dobór. Widzę, że obydwoje tutaj polowanko z Scoutem oraz Heavenem na sam start tego spotkania. Zobaczymy, kto bardziej skillowo lepiej się zaprezentuje. Wygląda na to, że Kotlet może być mieć first blooda i tak to się dzieje. Jest first blood dla Kotleta. Już mieliśmy niejednokrotnie okazję oglądać pojedynki na mifki. Ostatnio mieliśmy przecież pomiędzy Sebastiankiem oraz Tafitem. No i po pewnych jakichś tam zaskoczeniach jednak Dafit wygrał, ale gromiąco. Tam chyba Sebastianek zdobył 3 fragi najwięcej w tym spotkaniu. No i Kota jeszcze decyduje wzięcie okauta. Chyba dopiero później się zorientował o doborze okauta. Ale jednak lepiej później niż wcale. No troszeczkę tam obijają się między sobą. Muszę na razie póki co tak skrycie z tą miwką. No i teraz obrażę właśnie to polowanie, które już wielokrotnie powtarzałem. Jest bardzo dość istotne, kiedy przez te sekundy może zadać dodatkowe obrażenia. Ale widzę, że w tym meczu jak na razie dość bezpiecznie. Jakoś mocno na siebie nie naciskają. Chociaż muszę na low, pewnie zaraz nadrobić sobie zdrowie, tak jest i zaraz będą tutaj obijali się. No tutaj skok trafiony, 9 żywiołów wykorzystane do zregenerowania sobie zdrowia. No i za chwilkę muszę i padnie, tak jest, jest drugi frag dla Kotleta. Odpalona emotka tańczącej mipki musiała być z radości. Czyż byłby teraz rewanż, no chociaż teraz leciutkie problemy Muszeń, bo już trochę zdrowia potracone. No i proszę, mamy jednak kontrolę u Kotleta, troszeczkę zdrowia nadrobił. Zobaczmy sobie nawet też talię zawodników, co tutaj powybierali. Jest 9 żywiołów z redukcją, jest też zwiększona mobilność. Widziałem tam jeszcze zdrowie oraz jedyna karta na pierwszy rzut, która wydłuża czas polowania. Pewnie tutaj Kotlet dobrał jako taki dodatek, bo pewnie nie miał pomysłu na to, czemu by pół sekundy wydłużonego polowania. Pewnie o to chodziło. A jeśli chodzi o Moonshine, no to jest ciutkę inaczej, chociaż jest 9 żywiołów też tutaj z regeneracją. Jest zdrowie, jest redukcja obrażeń podczas polowania. Podczas polowania też regenerowane jest zdrowie. Ale jest natomiast jedna karta na full ustawiona na cooldownie 9 żywiołów. Czyli bardzo dużo wykorzystywanie tego 9 żywiołów. A tutaj nam Kotlet spadł. Muszę chyba na pewno jest zaskoczona, więc nie dziwię się. Już mieliśmy w tych meczach takie momenty, że nagle ktoś wypada poza mapę, wszyscy, ta osoba stała i się zastanawiała, co się stało, dlaczego? Dlaczego wypadłeś, Kotlet? Musisz na to powiedzieć. Może nie w grze, bo to trochę tak ciężko, ale po meczu, jak dasz radę, to będziemy też wdzięczni. Ale wracając do naszego spotkania, no już teraz wyrównało nam się, już jest 4 do 4. Kaut na drugim poziomie z Life Ripem tak samo. Czyli Heaven. O, jednak Heaven dopiero w tej chwili dokupiony u Moonshine. Kotlet natomiast mniej więcej podobnie, tylko bez Life Ripa. Wydaje mi się, że chyba tak będzie wyglądało to nasze spotkanie. Chyba jeszcze zobaczymy, czy nie będą tutaj inwestowali może pod movement. Co byłoby nawet dość ciekawą sprawą. Albo może Kronos. Raczej przy pozostałych jakichś tych itemach nie widziałbym to zbytnio u Mifki. Chyba że weteran, ale weteran raczej nie jest to chyba zbytnio konieczne. W szczególności, że regenerowanie zdrowia i z jednej i drugiej strony jest, więc nie ma to totalnie sensu. Ale Life Rip akurat tutaj pomoże podczas akurat fightowania. Wydaje mi się, że to co właśnie zrobiłem Moonshine, chyba to samo chciał zrobić mi więcej Kotlet, ale zabrakło mu chyba takiej właśnie jednej rzeczy, która by dała mu możliwość ucieczki poza areną.
No ale cóż, w tym czasie, kiedy było 4 do 4, już mamy 7 do 4. Kotet zwiększył sobie teraz przewagę. Zobaczymy, czy Muszeń nadrobi. Bo skoro udało się zrównać się wtedy, no to czemu by nie nadrobić? Zaraz zobaczymy. Przewaga jest troszeczkę tego zdrowia, ale za chwilkę to zdrowie, no właśnie, zregeneruje sobie kotet i szanse się wyrównały. No trafione pierwsze kosy od Muszeń, 9 żywiołów, ucieczka ze skokiem. Jeszcze polowanie, dodatkowe obrażenia lecą, no niewiele brakuje do tego, żeby dobić, no i jest ósmy i piąty w serii zabójstwo kotleta. Jak tam zakupy, na razie jeszcze się nic nie zmieniło, chociaż są kredyty, odpalona emotka, jakby była pewność, jeszcze jest ult u kotleta, więc mógłby nawet teraz to odpalić i sobie wykorzystać, ale wydaje mi się, że w politykach MIF kontra MIF zawsze jest coś takiego, że przeciwnicy odpalają sobie jednocześnie, żeby po prostu siebie skontrować. Niezależnie od tego. Dopiero może gdzieś tak w późniejszych fazach gry, gdzie jest taka przewaga, można sobie odpalić jak nam się chce. No i cóż, w tym czasie, kiedy muszę zdobyć piątego fraga, o właśnie, o wielku mowa, ale kontroluje to jednak kotlet i teraz właśnie kontruje tutaj swoim ultem, żeby to wykorzystać do podejścia Muszeń. No, na razie póki co tak na blisko, no dużo nie zrobił, dopiero po wyłączeniu ulta więcej mógł coś działać. No, ale tak czy siak jest ten frag numer 10 dla kotleta. Obrażenia lecą cały czas, no talent bardzo dość utrudniający, no właśnie dlatego przypadkowo zawodnicy wzięli Kauta, bo 9 żywiołów samo w sobie już regeneruje sobie też chociażby trochę zdrowia. I teraz po jednej pomiędzy mnie, no tutaj właśnie się zastanawiałem, czy kotlet miał ciutkę lepszą przewagę, bo mógł wcześniej odpalić sobie kosę albo skok, więc miał większe szanse. No i udało mu się. Za chwilkę będzie kolejne możliwe, tym razem zabójstwo dla Muszeń. Niestety nie! Tam było chyba 150 około HP, kontra 83 HP, więc decydował jedna kosa albo chociaż skok, żeby dobić któregoś z nich. No ta przewaga już troszeczkę się zwiększyła do 8. Zobaczymy, czy jeszcze Muszeń w ciągu tych 2,5 minut nadrobi. Chociaż jeszcze ma utrudnioną jeszcze sytuację, bo jeszcze jeden frag na swoje koto dolicza kotlet. Za chwilkę ta przewaga może się zwiększyć aż do 10. No, jak na razie kotlet na MIF lepiej się spisuje, chociaż początek meczu wydawało się, że Muszeń da możliwość chociażby to jeszcze powalczenia. Może jeszcze nadrobi. Chociaż ta przewaga jest dość spora, a to zostały tylko 2 minuty, żeby tą przewagę jak najmniej zniwelować, a może jeszcze nawet zrównać, ale to trzeba byłoby cały czas zdobywać te fragi bez odpustu, bez jakichkolwiek przerw, z dużym ryzykiem. No i właśnie to chyba próbuje Muszeń, musi też sobie jakoś zregenerować sobie zdrowie, poczekać chwilę, no i właśnie działać. każda sekunda jest ważna, dwukrotna co prawda przewaga, ale no jeszcze jest co nadrabiać. Może teraz. No tutaj 9 żywiołów ze skokiem, ultem odpalonym. Mógłby to nawet kotec skotrować, ale za chwilkę zrobi to samo. Właśnie w tej chwili on zawsze gdzieś tak mniej więcej pod koniec, kiedy muszę wyłacza się ten ult, o dopiero on to odpala. No ale cóż, 15 frag. No jednak pomimo tego, że trzeba byłoby cały czas non stop tutaj się zbliżać do kotleta, cały czas tutaj atakować, żeby zdobywać te fragi. Minutę, znaczy w minutę dałoby się nadrobić jeszcze jakieś fragi. No wydaje mi się, że chociażby z 4 jakby się trochę się spięło, ale no naprawdę, no ciężko to widzę, żeby ten mecz dałby radę Muszeń wygrać, ale myślę, że przynajmniej za zabójstwa może sobie doliczy. Oj, teraz jednak Muszeń miała co prawda mniej zdrowia, ale to wystarczyło trochę chwilki na to, żeby dobić kotleta. Kolejna próba od góry Muszeń. No jednak kosa, czy da radę kotlet? Tak jest, pół minuty. No 10 fragów, czy to będzie Muszeń, czy jednak skoczy się na tych 9.
że możemy zobaczyć sobie jeszcze tylko statystyki obrażeń, no tutaj akurat w przypadku Koteta jest większa ilość tych obrażeń, ale to wszystko wynika z tego, że ten mecz no trochę tych zabójstw zdobywał Kotlet. 5 sekund do końca, czy kto zdobyć ostatni frag? No jednak żaden z nich, ale tanecznie zakończyliśmy to spotkanie 17-9, Kotlet wygrywa ten mecz.